Serdecznie Was witam, z tej strony Policjantka z Pamiętnika Policjantki. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o najbardziej absurdalnych sprawach, jakie musiałam prowadzić. To tak trochę w kontekście Prima Plis, który mieliśmy dwa dni temu. I powiem Wam tak, takich spraw jest bardzo dużo, a niestety, niestety, podkreślę to, najczęściej wynikają one ze sporów sąsiedzkich. I może tutaj od razu przejdę do przykładów, bo nie ma co, co tutaj opowiadać. Pamiętajcie tylko, że uważam to za bardzo złą rzecz, a dlaczego to powiem na końcu. Więc taką chyba, number one jest sprawa, kiedy jako młoda policjantka musiałam przez chwilę musiałam. Z uwagi na potrzeby służby, komendant komisariatu przesunął mnie do wykroczeń, bo tam akurat były wakacje, więc pracowałam sobie w wykroczeniach i w naszym rejonie służbowym. Były dwie takie panie, nazwijmy je Kowalska i Malinowska, które na początku wielkie przyjaciółki chodziły do siebie na kawę, na herbatę, po czym się pokłóciły. I tu był początek koszmaru, który spotkał w sumie cały komisariat, bo jak widzieliśmy je, to wręcz chciało się uciekać. Panie pokłócił się do tego stopnia, że jedna, drugiej, jedna od drugiej żądała zwrotu za herbatę, którą ją raczyła przez kilka lat. Miała to wszystko spisane na karteczce, kiedy ile, jaki cennik herbaty. No ale policja była niestety w ten ich spór sąsiedzki bardzo zaangażowana, również sąd rejonowy. I właśnie ta absurdalna sprawa. Pani złożyła zawiadomienie, że ktoś zaśmiecił jej wycieraczkę w ten sposób, że rzucił na nią szczątki zdechłej makreli. Tak, brzmi to fantastycznie. Jest to artykuł 145 kodeksu wykroczeń, niestety, e, zaśmiecanie. I musiałam prowadzić e, postępowanie na temat zdechłych szczątków makreli na wycieraczce pani Malinowskiej. Nie byłoby w tym nic takiego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ona w swym zawiadomieniu podała całą klatkę osób do przesłuchania. E, oczywiście wszystkie osoby wzywane przeze mnie, bo ja musiałam to zrobić były nawet trochę chyba oburzone całą tą sytuacją, ponieważ kobieta ta utrudniała im życie, no bo właśnie takimi bezsensownymi wycieczkami na komisariat, tak można to powiedzieć. Na szczęście sąd tutaj wykazał się bardzo dużym Zrozumieniem tematu i pani została ukarana za bezpodstawne wywoływanie czynności policji nie w tej akurat sprawie, a w innej, ale takich zawiadomień z jej od niej było naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i kolejnym, na przykład, zawiadomieniem było, które też znotabane złożyła ona. Że sąsiadka u niej w klatce piętro nad nią włączyła sobie pralkę wieczorem i godzina 22.05 ta pralka jeszcze prała, i w ten sposób ona zakłócała jej ciszę nocną. Wezwała oczywiście patrol, e, złożyła zawiadomienie później o wykroczeniu. E, no, tak jak wiemy, cisza nocna jest od 6 do 22. I e, no sprawa kontrowersyjna dla mnie bardzo, bo e, przysłuchiwana przeze mnie też. E, Sprawczyni tegoż o to występku, no, zeznała, wyjaśniła zgodnie z prawdą, że włączyła tą pralkę, ale no nie, nie, ma, nie była to jakaś nowoczesna pralka, nie miała, nie miała e, timera, także nie, nie wiedziała, że te pięć minut przekroczy ten swój czas, tak? No niestety policja też musiała się zajmować takimi sprawami. Ja osobiście to robiłam. Także właśnie, jeżeli. Ktoś Obywatel zawiadomi na piśmie, czy osobiście stawi się i złoży zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia w tym przypadku, to policjanci muszą podjąć jakieś czynności, nawet jeżeli brzmi to absurdalnie, bo no 5 minut później uruchomiona pralka według mnie jest to absurdalne, ale ja jeżeli nie podjęłabym jakichkolwiek czynności w tej sprawie, to miałabym zarzut za niedopełnienie obowiązków służbowych. Także musimy się tym zajmować i kolejny przykład to kiedy miałam dyżur zdarzeniowy, Akurat był to dyżur już w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, ale nie było wykroczeniowca na, na popołudniówce, więc ja musiałam przyjąć zawiadomienie, e, którego treść była równie absurdalna, ponieważ przyszedł pan i złożył zawiadomienie, że pies sąsiada szczeka na niego. I nie było zmił się, pomimo że ja chyba na początku miałam oczy jak 5 zł, bo nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Ale pan no, był na tyle zdeterminowany, pobiegł do komendanta, wszczynał awantury, że ja, no niestety dla świętego spokoju, musiałam przyjąć zawiadomienie o tym, że pies sąsiada na niego szczeka. Kiedy on wychodzi na podwórko, to za płotem u sąsiada pies na niego szczeka i ten pies na 100% jest buntowany na niego i ten pies robi to po złości. I tutaj zawieszę swój głos, nie będę tego komentować. Sprawa oczywiście, żadnej sprawy z tego nie było, ale ja, jako policjantka, mając dyżur zdarzeniowy, musiałam przyjąć to. Zajęło mi to określoną ilość czasu, a w tym momencie w kolejce, na przykład, czekał ktoś, żeby zgłosić, nie wiem, zaginięcie osoby, czy kradzież portfela. I właśnie takie bezsensowne zawiadamiania policji powodują to, że e, szkodzimy sami sobie, bo e, policjant jest zajęty sprawą, bezsensowną, nazwijmy rzeczy po imieniu, e, kiedy powinien robić coś, co naprawdę jest potrzebne. I inna osoba czeka w kolejce i ta osoba, no życie jest takie, że najczęściej gdzieś tam wcześniej czy później się mści, więc przypuszczam, że za jakiś czas, jeżeli ten pan naprawdę został pokrzywdzony przestępstwem, to musiał siedzieć i czekać na komisariacie, żeby złożyć zawiadomienie, na przykład dwie, trzy godziny, bo i takie rzeczy się zdarzają, jeżeli właśnie policjant jest na jakimś poważnym zdarzeniu, bądź ma szereg jakichś takich E, zawiadomienia jak na przykład to. Co jeszcze? A to już z takiej niedawnej mojej służby. E, to już taki całkiem inny przypadek, nie jest to wykroczenie. E, przez jakiś czas prowadziłam tak zwaną teczkę wariaci. Tak, teczka wariaci. Czy to były wszystkie zawiadomienia, które były? Dziwnej treści. I pewnego razu do, do mnie do jednostki przyszedł, przyszła paczka, bo to nawet nie był list, to była paczka. Mój sekretarka oczywiście to rozpakowała, dała do, do dekretacji. To wcześniej szło przez komendanta, aż znalazł się u naczelnika, oczywiście. I Naczelnik mnie wzywa, i patrzę, siedzi za tym biurkiem, i pokazuje mi kurczaka takiego gumowego, jak są psy mają do gryzienia. I mi się pyta, co to jest. No, ja mówię, że kurczak. On taki, no wiem, że kurczak, ale, ale co to tu robi? Ja mówię, że no nie wiem, to naczelnik mnie wzywa, ale o co chodzi? No i cóż się okazało. Okazało się, że E, obywatel zawiadomił nas, iż ma wiedzę, iż nasz kraj zaatakują terroryści. I będą to kurczakowi terroryści, i na potwierdzenie swych, e, swych przypuszczeń i wiedzy, którą posiada, wysłał nam jednego takiego kurczaka. Obywatel się oczywiście podpisał i wszystko e, no, z jednej strony był absurdalny, no ale z drugiej strony był adres, była osoba. Oczywiście sobie to posprawdzałam taki pan był, jak najbardziej. No, żeby jakoś zweryfikować tę informację, oczywiście nie spodziewałam się, że kurczaki nas zaatakują i będzie jakiś atak terrorystyczny kurczaków. No, ale sprawę, żeby rozpoznać, zobaczyć o co tak naprawdę chodzi, bo, bo była to bardzo nietypowa sprawa. Cóż się okazało? Po tym jak pojechaliśmy z kolegą tam do tego pana, okazało się, że pan ma duży problem psychiczny, naprawdę. W rozmowie z sąsiadami udało nam się ustalić, kto się nim opiekuje, i tutaj, no po prostu pomogliśmy tej osobie, bo często się tak zdarza, że te zawiadomienia wynikają albo ze sporów sąsiedzkich, albo po prostu ktoś jest osobą samotną, często schorowaną. I dobrze, że ma rodzinę, która mu to pomoże, no bo jednak choroby psychiczne się zdarzają i tacy ludzie, jeżeli są odpowiednio leczeni, jest wszystko okej. Okay. A jeżeli nie, no to no mamy takie zawiadomienia, jakie mamy. Na szczęście kurczaki zaatakowały nas tylko raz, sytuacja się nie poprawiła. Najbliższa rodzina z panem udała się do lekarza, lekarz pomógł, także nigdy więcej już się z nim nie spotkałam, ale no to chyba była najciekawsza, najbardziej... Absurdalna? Nie, to nie była najbardziej absurdalna, bo tą sprawę szybko wyjaśniliśmy, panu pomogliśmy, tak? Bo uważam, że, że, że jemu należało pomóc, ale najbardziej absurdalne są dla mnie spory sąsiedzkie. Nienawidzę spraw tego typu, bo to są po prostu pożeracze czasu policjantów, energii, dobrej energii, którą policjanci muszą wykorzystywać na bzdury. Totalne bzdury i 5 minut dłużej, piorąca pralka czy. Szczątki makreli na wycieraczce, bo oczywiście nie zostało to nigdy wykryte, bo wszyscy sąsiedzi te, że pań obu nie lubią i wręcz nawet nie lubią to jest delikatnie powiedziane nienawidzą ich wręcz, ponieważ utrudniają życie całej społeczności, w której żyją. Także tak, no nie jest to pryma, prylis w policji zdarza się to codziennie, bardzo często. Zwłaszcza w jednostkach typu komisariat, które są w dużych miastach, które e, no mają w zasięgu swojego działania w podległym terenie, terenie służbowym bardzo różne osoby, no i zawsze się ktoś taki trafi. E, I wydaje mi się, że to tyle. Także oby jak najmniej takich aprilisowych zawiadomień y, we wszystkich jednostkach policji, tak, szanujmy siebie, szanujmy swoją pracę, to taki mój apel. Pamiętajmy, że policjant, który zajmuje się bzdurami, nie jest w stanie nam pomóc i nie może być równocześnie w dwóch miejscach, a na pewno dużo bardziej przydałby się gdzieś, gdzie może pomóc, może wykryć prawdziwie zaistniane przestępstwo czy wykroczenie, a nie zajmowanie się szczekającym psem na sąsiada. Także, jeżeli macie jakieś śmieszne przygody związane z policją, o czymś słyszeliście, czegoś doświadczyliście, to oczywiście piszcie w komentarzach, poznajmy fantazje, a, fantazje osób zgłaszających, aczkolwiek pamiętajmy, ja cały czas podkreślam, że jest to bardzo złe i ginie się od własnej broni, tak, bo po prostu kiedyś sami będziemy potrzebować, jeżeli zgłaszamy takie rzeczy, potrzebować pomocy, a policjant będzie właśnie zajmował się jakąś taką sprawą mało poważną, mało potrzebną. I to tyle. Oczywiście zapraszam Was na mój Facebook, na Instagram. Do usłyszenia.